Nowotwory głowy i szyi to wszystkie nowotwory, które dotyczą głowy i szyi, z wyjątkiem nowotworów mózgu i gałki ocznej. Generalnie rozmawiamy o nowotworach. Zgłosiły się, że co roku około 600 tysięcy ludzi zapada na te postacie nowotworów. Co jest najczęstszym czynnikiem sprzyjającym? Więc tutaj możemy powiedzieć, że są trzy takie główne czynniki. Pierwsze to palenie papierosów, drugie nadużywanie alkoholu, zwłaszcza wysokoprocentowego, a trzecie zakażenia wirusem HPV. To ostatnie dotyczy głównie młodszych pacjentów, a dwa pierwsze czynniki dotyczą głównie starszych osób w wieku lat 50-70. Klinicyści stworzyli takie powiedzenie 1 przez 3. Co to znaczy? To znaczy, że jeden z tych objawów, które wymienię, leczony przez 3 tygodnie przez lekarza podstawowej opieki rodzinnej czy niespecjalistę, powinien wzbudzić czujność i powodować przede wszystkim skierowanie do specjalisty, ponieważ może to być już nowotwór. Tymi objawami jest na przykład przewlekły ból gardła, promieniujący do uszu, nie poddający się leczeniu, trwający dłużej niż 3 tygodnie, czyli to jest ta trójka. Tak samo dotyczy to takiego objawu jak przewlekła chrypka, trwająca powyżej 3 tygodni. Wszelkie owrzodzenia jamy ustnej oraz niepokojące naloty, które występują w jamie ustnej. Krwioplucie, krwawienia z nosa, zaburzenia drożności nosa, zwłaszcza jednostronne, oraz zaburzenia połykania. Te wszystkie objawy oczywiście są dość mało specyficzne i dlatego często ci pacjenci są długo diagnozowani i niestety długo leczeni, zanim trafią do specjalisty. Dlatego też większość spraw nowotworowych niestety trafia, czyli większość, czyli około 60% pacjentów trafia już w dość zaawansowanym stanie do chirurga czy onkologa, co wiąże się też z gorszym rokowaniem. Podstawową rzeczą jest zwykłe badanie lekarskie, które pozostaje jakby na pierwszym miejscu, oraz wywiad. Wszelkie, tak jak powiedziałem wcześniej, wszelkie takie sprawy długo leczone, wszelkie takie przewlekłe stany długo leczone muszą być zawsze podejrzane. Oczywiście badaniem jakby rozstrzygającym w tym wszystkim jest badanie histopatologiczne, czyli pobranie wycinka i stwierdzenie zmian nowotworowych. Im wcześniej to zostanie wykonane, im wcześniej zostanie wdrożone specjalistyczne leczenie, tym większe szanse pacjenta na normalny powrót do życia. Jak wiadomo, im wcześniejsze rozpoznanie i wczesne leczenie małoinwazyjne, tym lepsze wyniki i rokowanie dla pacjenta. Jak się ocenia, około 95% pacjentów z wczesnym rozpoznaniem wraca do pracy w dobrym stanie zdrowia, bez jakichś wyraźnych uszczerbków. Im to rozpoznanie i zaawansowanie spraw nowotworowych jest większe, tym to leczenie jest droższe, bardziej skomplikowane i bardziej okaleczające też dla pacjenta, co utrudnia im powrót do normalnego życia i funkcjonowania. Co możemy zrobić? No, generalnie unikać czynników drażniących, które już wspomniałem. Generalnie zdrowy tryb życia oraz częste jakby kontrole u specjalistów czy u lekarza, który zbada i albo potwierdzi, albo wykluczy te zmiany i konieczność dalszego jakby leczenia i diagnostyki. Badanie to życie, to prawda.